Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, zapraszam Cię na Patronite i na Buy Coffee. Dzięki tym środkom jestem w stanie wciąż rozwijać projekt i tworzyć dla Was ciekawe treści w dobrej jakości. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, zapraszam na buycoffee.to/artur.chrostowski bądź na patronite.pl/artur.chrostowski. Możesz też odwiedzić mój sklep na platformie Tetres. Wszystkie te linki znajdują się w opisie odcinka. A oto osoby, które wsparły mnie w ostatnim czasie. Olga, Jakub, Agnieszka, Barbara, Piotr, Mateusz, Kuba, Saga, Szamanka, Bartosz, Bożena i Łukasz. Niech bogowie wam wszystkim darzą. Sława. Jarga, Drago, Wese, Trado, Istra. Brzmi jakby znajomo, prawda? Ostatnie zgłoszenia do Eurowizji wyłoniły wiele piosenek mocno inspirowanych kulturą Słowian. Nie ukrywam, że wiele z nich bardzo wpadło mi w ucho. A główną faworytką była pani Justyna Steczkowska razem z piosenką Witcher Tarahoro. I o ile nie chcę się skupiać na aspektach muzycznych, bo nie o tym jest podcast, tak chciałbym opowiedzieć wam trochę o słowach, jakie śpiewa pani Steczkowska. Jednak nim przejdziemy do sedna, wyjaśnię wam, czym właściwie są agmy, czy też mantry. Są to słowa wypowiadane lub śpiewane w celu uzyskania konkretnych korzyści. Tak zwane słowa mocy. Według artykułów, które czytałem, słowa te mają moc energetyczną i właśnie tą energią z ich wypowiadania mają przynosić korzyści. Dziś mantry te są używane głównie przy medytacji czy jodze. I tak oto konkretne słowa mają dawać konkretne korzyści. A tu parę przykładów zaczerpniętych z jednego z artykułów. Agma Radogoi jest prawdziwie rodzinna, pomaga zachować i zwiększyć dobrobyt rodziny, a także sprawić, że związek będzie szczęśliwy i harmonijny. Agma Zurhedet wspomaga zdrowie, ma za zadanie szybko przywracać utracone zdrowie, chronić przed dolegliwościami, a także pomagać zakończyć czarną passę w życiu. Agma Drago przyciąga do życia godnych przedstawicieli płci przeciwnej. Jest używana, gdy konieczne jest znalezienie osobistego szczęścia. Agma ta pośrednio odpowiada także za przyciąganie pieniędzy do życia. Agma Urra to mantra dla tych, którzy chcą uczyć się nowych rzeczy. Ułatwia poszukiwanie powołania, pomaga w pracy i nauce, a także stwarza nowe możliwości w rozwoju i w życiu. Agma Wese pomaga wybrać właściwy kierunek osobie, która znajduje się w trudnej sytuacji. Więc jak już wiemy, z czym mniej więcej mamy do czynienia, to pora porozmawiać, co właściwie jest słowiańskiego w tych agmach, o których ostatnio jest tak głośno. Nie zaskoczę was pewnie, jak powiem, że nic kompletnie. I o ile nie mam nic do słów mocy, mantr i tym podobnych, i jeśli ktoś ma potrzebę, niech praktykuje co chce, ale nie mówmy, że jest to słowiańskie. Ktoś, kto zgłębi się w temat choć odrobinę głębiej, zauważy, że nie ma najmniejszej wzmianki o agmach w żadnych przekazach. Żaden z badaczy nie trafił na nic podobnego i jednogłośnie twierdzą oni, że agmy to jest współczesny wymysł, a bliżej mu do dzisiejszej ezoteryki niż do słowiańskich wierzeń. O tych agmach słyszałem już od dawna. Dużo osób prosiło, żebym o nich opowiedział i nadszedł czas, by przybrać się do tematu. Jednak za dużo nie ma o czym mówić ze względu na brak jakichkolwiek wskazań, by nasi przodkowie naprawdę z czegoś takiego korzystali. Na fali mody na słowiańskość pojawił się ten temat i przez wiele osób jest ta fałszywa informacja powielana. Jednak ty już wiesz, że mantry nie mają nic wspólnego ze Słowianami. Sława.